Dzień dobry, moi drodzy. Już się zesrałem na pierwszym zdaniu. Dubelek, panie operatorze, czyli ja. Dzień dobry, moi drodzy, gruby vlog. Witam serdecznie po, jak zawsze, dłuższej przerwie, bo grube vlogi zaczynają już wychodzić z taką częstotliwością jak czarne owce. Żart, hehehe. Moi drodzy, nie było mnie z wielu różnych powodów. Właściwie z jednego głównego, przez który szybko przejdę, żeby mieć to z głowy, żebyście mnie potem nie zasypywali informacjami. Widzę, że kamera jest lekko krzywo, więc trzeba ją wyprostować. Może tak być, dobra, chuj z tym. W każdym razie, moi drodzy, mam zawirowania w sferze prywatnej, życiowej, związane z tym, że przechodzę aktualnie przez sprawę rozwodową. Także nie męczcie mnie, proszę, wiadomościami: o Boże, Dakan, o Jezu. Tym bardziej nie męczcie, proszę, mojej jeszcze póki co obecnej małżonki. Nie wysyłajcie wiadomości, nie pytajcie się, bo i tak się niczego nie dowiecie. Nie dzielcie się, proszę, ze mną też swoimi prywatnymi historiami, ponieważ mam je totalnie w piździe i gówno mnie obchodzi, jak wy przez to przechodziliście i czy macie dla mnie jakieś rady. Gówno mnie to obchodzi, nie traćcie na to czasu, i tak tego nie przeczytam. Nie interesujcie się też moim życiem prywatnym. Mówię o tym po prostu otwarcie, żeby kiedyś w przyszłości się nagle nie okazało, że nagle: ale o co chodzi? Przecież to żona tu, te sprawy, rodzina, z kim ty tam jesteś tutaj? No, po prostu was informuję, wiecie, no, żebyście wiedzieli, aczkolwiek szczegółów wam przedstawiać nie będę, bo tak jak mówiłem, gówno was to obchodzi. I zresztą tak być powinno generalnie na świecie. To tyle, jeżeli chodzi o prywatę. Moi drodzy, kategoria wino. Toż, ja już wiem, że tylko i tak myślicie o jednym, już te pudelkowe wasze kurwa mózgi mielą tylko ten jeden temat, więc teraz pewnie wszystko, co powiem, będzie: ale jak to, kurwa. W każdym razie, Bohemian Rhapsody, grupa Queen, pewnie puryści mnie zjadą, ale Deken, dlaczego ty masz wydanie filmowe, to bardzo zresztą związane z bardzo słabym filmem? No, film był mocno obsysał, to prawda, ale mam to wydanie dlatego, że po pierwsze je dostałem, po drugie jest ładne, a po trzecie i tak są oryginalne utwory, a na czwartej stronie, czyli na czwartej stronie, czyli na drugiej płycie, jest Live Aid, czyli najsłynniejszy występ chyba, jeżeli chodzi o występy live'owe. Także co więcej mi potrzeba? Wszystkie utwory, które lubię, są skompletowane na tej płycie i tyle. I bardzo przyjemnie się tego słucha. No, Queen to jest taka grupa, że jak się nie zna, to znaczy, że się jeszcze człowiek nie urodził albo ma 3 lata i nie rozumie. Nie można nie znać Queenów. Ja uważam, że w moim życiu było dwóch najwspanialszych muzyków i jest to Freddie Mercury i Michael Jackson. Obaj nie żyją i lubili w pupę albo siebie samego, albo kogoś. Nie wnikam w szczegóły. Na mnie to nie rzutuje na ich twórczość muzyczną. Kocham ich głosy, kocham ich muzykę. I dlatego się nią dzielę. Znaczy, no, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o grupie Queen, poza tym, że no, bez Freddiego to już nie to samo. Faktycznie dziwne są działania teraz poczynania tej grupy, Briana i reszty ekipy, ale nie wiem, ja nowych Queenów nie słucham. Te stare albumy mi starczą, zresztą tam jest tyle do słuchania, bo tych płyt jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, ale kto wciąż jeszcze nie zna jakimś cudem, to niech się zapozna, bo to jest po prostu absolutny klasyk i to trzeba znać. Trzeba znać! Zawsze to samo pierdolę, zawsze. Moi drodzy, kategoria książka. Sięgnąłem w końcu po Isaaca Asimowa, którego wiele razy polecali mi znajomi oraz widzowie. O dziwo. Na początku byłem nastawiony tak: nie chcę mi się kolejnego Dicka czytać, albo jakiejś takiej ciężkiej sci-fi literatury, jakiegoś Franka Herberta i tak dalej. Spodziewałem się czegoś między właśnie Dickiem, a może Kurtem Vonnegutem, że to będzie takie dziwne, filozoficzne bardzo, trudne do zrozumienia, ja jestem raczej z tych głupszych, to będę miał z tym problem. Ale jakże się zaskoczyłem, bo Asimov pisze bardzo fajnym, prostym, przystępnym, ludzkim językiem i te książki są po prostu zajebiste. To jest akurat właściwie, powiedziałbym, że zbiór opowiadań z jedną linią fabularną w tle. Bardzo mnie ta książka zachwyciła, więc niebawem myślę, że wezmę się w końcu za cykl Fundacja. Nie będę nawet komentował, jak została zgwałcona. Ten cykl opowiadań został zgwałcony przez film I, Robot, ja, Robot z Willem Smithem, bo poza tytułem to tam naprawdę niewiele według mnie jest wspólnego. No ale niewiele filmów z Willem Smithem,
wychodzi czemukolwiek na dobre, komukolwiek. Chociaż zdarzą, może znajdę jakieś tytuły, które były warte uwagi. I przeczytałem jeszcze Voltaire'a powiastki filozoficzne. Zobaczcie, cena okładkowa 39,90, a w Dedalusie za 10 zł. No nie opłaca się pojechać do tego Dedalusa albo zamówić przez net, bo teraz można przez net zamawiać. No, trzeba szukać oczywiście, bo nie zawsze wszystko jest, ale naprawdę warto. Tu są cztery opowiastki. Zadig, Tak toczy się światek, Kandyd i Prostaczek. O ile Kandyd podobno uchodzi za arcydzieło literackie, czy takiej krótkiej formy, o tyle mnie większość tych opowiadań specjalnie nie zachwyciła, były takie okej, trochę przegadane. Aczkolwiek Prostaczek ostatni mnie bardzo, bardzo urzekł i wziął za serce, szczególnie puenta tej opowieści. Także jak lubicie takie krótkie traktaty, które można potem siedzieć właśnie tak jak ja, na tle książek, na fotelu, popijając whisky i udając, że się wie o czym mówi, to możecie przeczytać potem, no wiesz, Voltaire w Prostaczku podjął taką tezę i potem się dławicie na własnym kutasie oczywiście, jacy mądrzy jesteście. A teraz zacząłem czytać Upiora Opery, oczywiście w fantastycznym wydaniu wydawnictwa Vesper. Bo nie przysyłacie mi już książek, ale wybaczam wam, bo za to, co mi przysłaliście, a tego jest naprawdę jeszcze w chuj, to no, propsy do końca życia, do końca, aż się papier nie skończy. To wydanie jest absolutnie przepiękne, są ilustracje w środku. To brzmi jak, są obrazki, nie, jest dużo tekstu, ale są obrazki, więc dacie radę. Są przepiękne ilustracje, jest gigantyczne posłowie, omówienie i tak dalej, a sama książka póki co bardzo mi się podoba. Ja 120 stron na razie, bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się, że pierwowzór literacki będzie na tyle ciekawy, będzie właściwie ciekawszy niż według mnie adaptacje, czy to filmowe, czy jakiekolwiek inne. Na razie jestem bardzo w tą książkę wkręcony i mam nadzieję, że się dobrze skończy. Zając życie, zaraz ktoś zacznie spoilerować, kurwa, w komentarzach. Ale dobrze, ja nie czytam waszych komentarzy, bo mam was wyjebane. Za często to powtarzam i wychodzę już na prostala, mam wrażenie. Jest jeszcze kategoria whisky, w której prezentuję, moi drodzy, Great Barrel Whisky Original Blended. 3 lata maturation, czyli dojrzewania. Carefully selected whisky aged in oak casks. Moi drodzy, to jest perfekcyjnie zbilansowana whisky z fine taste i unique character. Tak można napisać o każdym człowieku i dalej. To jest jak horoskop. Opisy, kurwa, whisky są jak horoskop. Mówią wszystko i nic. Każdy pomyśli, o, to coś dla mnie, to do mnie pasuje, to opisuje mój smak. Unikalny charakter, kurwa. W każdym razie kupiłem ją w Auchan, bo pojechałem w końcu do Auchan, tam jest gigantyczny wybór whiskaczy i stwierdziłem, że wezmę, spróbuję sobie dwóch nowych whiskaczy, których jeszcze nie próbowałem. Jest to jedna z niewielu whisky, którą kupiłem, która tak nieprawdopodobnie mnie rozczarowała, ponieważ uważam, że jest ohydna. Na pewno znajdą się zaraz znawcy i smakoszy i powiedzą, no to są smaki, Grzesiu, Dunkerku, które ci nie podeszły, ale ta whisky tak naprawdę jest dobra. Słuchajcie, ta whisky nawet po zalaniu kolą strasznie jebała. Śmierdziała. W nieprzyjemny sposób miała bardzo dziwny aromat. Może faktycznie są to aromaty, do których nie jestem nieprzyzwyczajony i mi nie smakują, ale ta whisky była po prostu no, średnia w stronę niesmacznej. Z kolą, zaznaczam. Z kolą, z karmelowym sosem. Bo na czysto to dla mnie to już w ogóle było niepijalne, nawet z dużą ilością lodu. Bo na początku rozcieńczyłem oczywiście sobie z wodą, mam szklaneczki, wiadomo, tasting, kurwa, wiadomo. Automasturbacja samemu w domu. No i piję i nie wiem, pachnie tak nieprzyjemnie, smakuje nieprzyjemnie, zalewam kolą, nie smakuje kurwa dalej, no jak można, no jak można, ja jestem tą whisky po prostu nie rozczarowany, jestem zniesmaczony, dosłownie i w przenośni, moi drodzy. Także nie polecam, ja przynajmniej bardzo jestem negatywnie nastawiony do tego produktu. Oczywiście opierdoliłem całą butlę, bo jestem praktykującym, wysoko funkcjonującym alkoholikiem, więc dlaczego miałbym tego nie zrobić? Aczkolwiek nigdy więcej tego whiskacza nie kupię. Na szczęście był tani. Może dlatego, Grzegorz, słuchajcie, cena najczęściej w whiskaczach nie gra większej roli, bo praca w produkcji butelki jest tak samo duża, włożona, więc nie kierujcie się ceną. Może w tym przypadku jednak warto było się kierować ceną. W każdym razie, to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze announcement. Ogłoszenie.
Po chuj po angielsku, Grzegorz, nie wiem. Bo przymierzam się do powrotu ze streamowaniem. Ale chciałbym też porobić tak zwany commentary. Czyli taki totalny już rak, który, no wiecie, ja już przez wszystkie stopnie raka przeszedłem. Ja już miałem reemisję i teraz mam, myślę, że ponowne wystąpienie, już przerzuty na całe ciało moje YouTube'owe. Więc pomyślałem, że porobię sobie commentary, poprzeglądam sobie może produkcji innych twórców, ale nie do końca mogę to robić na tym kanale. Przez różne techniczne aspekty, content ID i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z takimi rzeczami i ze strumykami z gier, dzisiaj jeszcze poleci o 19:00 normalny strumyk, o którym też się tam będę mówił, przerzucimy się na inny kanał. Który to już kanał z kolei, Grzegorz? Kurwa 20? Tak, tak, to kanał się nazywa Dakan Gaming. A w URL-u będziecie mieć będę grał w grę. To jest stary kanał, który ma nabite jakieś tam suby, ale to nie jest akurat nieistotne i tam, ponieważ on jest inaczej technicznie troszeczkę podpięty w sieci, tam przeniosę się ze wszystkimi takimi treściami. No nie będzie to jakoś super często się pojawiało, ale na fanpage'u i na innych mediach będę wam tam komunikował, że coś tam się dzieje, coś tam streamuje. Ci, którzy wspierają ten kanał, niech zostaną, bo grube vlogi live też się będą tutaj pojawiać. Będą grube vlogi, moje filmy jakieś tam podróżnicze, bo niedługo się wybieram na kurs lawinowy, więc może jakiś tam filmik nakręcę, zobaczę. Muszę czekan kupić właśnie. No i to na razie tyle. No, także fajnie, fajnie. Nowy rozdział w życiu, nowy kanał, chociaż jest stary. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja na razie się żegnam. Dziękuję za obecność i do zobaczenia w kolejnym grubym vlogu. Nie pytajcie o owce, bo nie wiem kiedy. Spamujcie kierownika. Ja się żegnam. Do widzenia.